redaktor chyba z kulturystyki i fitness siedział i jego fotoreporter. I mówi, Mariusz, chodź zrobimy dla Beki zdjęcie, że ty trenujesz MMA. No i tak rzuciliśmy hasło, poleciało to w teren, rozdzwoniły się telefony, czy nie chciałbym się sprawdzić. Wtedy za Mistrzostwa Świata 60-70 tysięcy dolarów dostawałem za wygranie Mistrzostwa Świata w ponoszeniu ciężaru. Więc mówię tak, no co tu zrobić, żeby wystraszyć ich po prostu od niechcenia. Tak? No i mówię, dobrze, powiedz, że chcę 3-4 razy tyle, co za Mistrzostwa Świata. No, KSW wróciło do mnie, mówię, no dobrze, damy. No to mamy orzech do zgryzienia. Przedstawili jakąś tam umowę, mówię, ta umowa jest nie do zaakceptowania. Tego nie mogę, tego nie mogę. Mówię, jak ja tego nie mogę? Wszystko. Albo mogę wszystko, albo nic. Minął miesiąc, półtora, zgodzili się. A zostały jakieś doświadczenia z pracy na bramkach? No. Ja zawsze łobuziakiem byłem, mając już 16 lat, no to już pierwsze sprawy zapobicia były, więc o Jezu. Nie ma co tutaj to szybko. Chwalić. Dzień dobry Państwu. Dziś w programie Dwa Fotele naszym gościem jest najsilniejszy Polak, Mariusz Pudzianowski. Dzień dobry, panie Mariuszu. Dzień dobry, witam, cześć. Dawno się pan przyzwyczaił do tego miana, najsilniejszy Polak? Wiesz co, ciężko byłoby mi się na początku przyzwyczaić do tego wszystkiego i teraz dopiero to dociera, że to, co dokonałem przez te 12 lat w ponoszeniu ciężarów, no to jednak coś to było. Dzisiaj te ciężary, gdy chcę podnieść, no to jest po prostu, graniczy z cudem, żeby to wszystko oderwać. Jak ja wtedy to robiłem? Nie wiem. No i przez 10 lat no nie było równego w tym sporcie, w Polsce, no i na świecie, więc... Ale szacunek jest naturalny. Kiedy dziś mówią Pudzianowski, najsilniejszy, najmocniejszy człowiek, to czasami się zastanawiam, że ta dalsza część kariery, czyli walki w MMA, oczywiście to jest uzupełnienie, to jest rozwinięcie sportowego żywota, ale nie lepiej było zostać tym najmocniejszym Polakiem, takim wyrwidobem, który przeszedł do legendy. Może i fajne to było, tylko mnie już tak naprawdę po tych 12 latach zawodowego dźwigania naprawdę to już znudziło. W Polsce, jadąc na zawody, nie było opcji, żebym ja był drugi. Ja musiałem, nie wiem co zrobić, nie wiem, przewrócić się, nogę złamać. Chłopaki już mówili, żeby z Pudzianem wygrać, to on musi mieć nogę złamaną, a najlepiej dwie, to wtedy jest większa pewność, że można z nim wygrać. Nie wiem, co ja takiego w sobie miałem, że ja po prostu z taką lekkością, z taką łatwością wygrywałem. Prosty przykład, dam 300 kg na zwykłej olimpijskiej sztandze. Aha. Ja robiłem po 21-22 razy, chłopaki robili po 10 razy. Ja miałem taki duży zapas, że ja sobie mogłem pozwolić na to. Nie wiem, czym to szło, czy to treningami, czy to genetyką. Ja się nad tym nie zastanawiałem. Po prostu wychodziłem, robiłem z uśmiechem na twarzy. Ale trzeba to mieć sakramenckie zdrowie. Nic pan sobie nie urwał, nie złamał. Wiadomo, jakieś kontuzje były, ale nie przypominam sobie, żeby było coś tak bardzo poważnego, że nie wiem. Nie, było. Oczywiście, że były jakieś kontuzje, urazy, naderwania, ale to były kontuzje takie, które wykluczały mnie na 3-4 miesiące. Aha. Z jakiegoś startu? Oczywiście, z jakichś startów? Nie z trenowania, dlatego że nawet jeżeli miałem naderwaną łydkę czy dwugłowy uda, no to jeszcze górę mogłem trenować. To wtedy sobie górę mogłem poprawić. Przysiadów nie robiłem, martwego ciągu nie robiłem, ale górę robiłem. Jeżeli miałem rękę naderwaną, no to wtedy dopracowywałem przysiady. Przysiady, wspięcia, różne skłony robiłem i też tak było w 2005 roku. Naderwałem rękę, przez 5-6 tygodni nie mogłem trenować, bo kontuzja ręki była bicepsu. No to dotrenowałem przysiady i ciągi i wtedy wygrywałem tamtymi partiami też. Więc nie było takiego okresu wolnego, żebym pół roku nie trenował za czasów podnoszenia ciężarów. Tata też uprawiał podnoszenie ciężarów i w sposób naturalny trafił pan do tego sportu. No bo kiedyś rozmawialiśmy przed chwilą, gdyby grał w piłkę, może został pan piłkarzem na przykład. Tak, zgadza się, wie pan, dlatego że będąc małym dzieciakiem, nie wiem ile mogłem mieć, 3-4 lata, jak tylko takie przebłyski małe mam, pamiętam jak mnie i mojego brata starszego ojciec zabierał na tą salę treningową, sadzał nas na materacu w rogu przy drabinkach i my sobie siedzieliśmy. A on dźwigał. I ojciec dźwigał. Ja takie przebłyski mam, jak ojciec na ten pomost podchodzi, ja gdzieś jakiś talerz nie mogłem podnieść, podciągałem mu pod ten gryf i takie przebłyski mam. I być może po prostu to jest właśnie następstwem tego, że ja to dźwigałem. Mając 8-9 lat zacząłem trenować karate. Już gdzieś tam sobie jeździć, jakieś zajawki ze sportem były. No i w pewnym momencie ojciec powiedział, dobrze, to jak już trenujesz trochę, widzisz, że chodzę z pół roku na te treningi, to ustawimy sztangę, ławeczkę i zaczniesz sobie troszeczkę trenować siłę. Spodobało się? I chyba się to spodobało. No i tak to zostało. 8 lat wtedy miałem. 8-9 lat. No i ta przygoda z tymi ciężarami trwa do dnia dzisiejszego, bo oczywiście, że dzisiaj już nie dźwigam wyczynowo,
ale przy sztukach walki te ciężary też są, tylko w innym kontekście, już bardziej takiej wytrzymałości, nietypowej siły. Miał pan swoich idoli wtedy jako dziecko? Nie miałem nigdy żadnego takiego idola. Dla mnie zawsze tym przykładem był ojciec, bo pamiętam, jak ojciec podnosił ciężary i zawsze tym wyznacznikiem dla mnie ojciec był. Pamiętam, zakładał 140 kg na ławeczce i sobie leciutko to wyciskał. Ja będąc małym żdącem, zakładałem może ten gryf cały, jeszcze piąteczki, talerze i tak machałem i sobie kiedyś myślałem, kiedy ja to założę, takie wielkie te talerze, żeby pan dwa razy tatę przebił, tak? 290 i później, tak, no i później po pewnym czasie, mając już 15 lat, założyłem 160 kg na tą sztangę i mówię, tato, chodź się sprawdzimy. No to była ósma klasa, pierwsza klasa szkoły średniej. Koniec ósmej klasy, początek pierwszej klasy w szkole średniej. No i mówię, tato, chodź się sprawdzimy. No to ojciec mówi, nie, ja już z tobą, nie. I ostatni raz ze mną pojechał wtedy na Mistrzostwa Polski w wyciskaniu sztangi leżąc i chyba zaliczyłem, mając chyba 16 lat albo no coś z małym haczykiem, 160 kg na ławce, 18 lat już potem 200, no i później już poszło. Dalej poleciało. No dobra, ale sport olimpijski, medale, wielkie nazwiska, Smalcerz, Baszanowski, w historii no oczywiście. Tak, oczywiście, te nazwiska, Zieliński. tak, doskonale, dobrze ale, pamiętam. Ale poszedł pan w troszeczkę inny sposób. Tak, dlatego, że tam, gdzie ja mieszkam, jest to malutka miejscowość, raptem 2000 mieszkańców. Żadnego klubu sportowego na tamte czasy i do dnia dzisiejszego, żadnego klubu sportowego nie ma. Siłownia, no jest taka, no, ja to mówię brutalnie, powiem, taka mordownia, tak, żeby taka, no, tak, nie to, co w Warszawie tutaj, że są fajne kluby fitness, tylko taka dla normalnego chłopaka, który chce sobie trenować, jest na czym potrenować, ale jak ja to mówię brutalnie, taka mordownia, mówię, że wchodzi się to, czuć ten pot na tej sali, no a tu wchodzisz do Warszawy. Trzeba przewietrzyć. No czasami trzeba to przewietrzyć, mi to nie przeszkadza, bo ja idę na salę treningową trenować, a nie robić rewie mody. No w Warszawie, no w tych klubach fitness takich, no to bardziej... I szpanerstwa. No to już jest troszeczkę inaczej. Bardziej wchodzi się towarzysko na tą siłownię, niż po to, żeby potrenować i uczciwy trening zrobić. A kiedy pan znalazł sposób na to, że to będzie sposób na życie, że to będzie pieniądze, że to będzie nazwisko, sława? Tak naprawdę, będąc młodym chłopakiem, trenowało się i nic z tego nie było. 16, no tak, 17, 18 lat trenowało się po to, żeby troszeczkę tej siły było. Za młodego chłopaka, już mając 15 lat, gdzieś tam po tych bramkach stałem, zawsze jakieś z tego pieniążki były, gdy pracowało się, dniówka przysłowiowa była 100 zł, a za to bramkę dostawaliśmy 250, no to już takie bramka 2,5 dnia na dyskotece, w klubie. Tak, no to trochę karate było, troszeczkę siły, już byłem troszeczkę większy, no to na takie bramki człowiek się nadawa, więc za jeden wieczór zarabiało się powiedzmy 2,5 dniówki normalnej takiej, w normalnej pracy, więc zawsze 4 razy w miesiącu troszeczkę pracy, trochę tego i jakoś to wszystko tak było. I wtedy, jak dobrze pamiętam, mając 21 lat do Polski, ja miałem wtedy 21 lat do Polski, przyszedł Strongman. Organizatorzy, którzy współpracowali z browarami Warka, dzwonili po województwach. Za tamtych czasów było województwo skierniewickie, łódzkie, takie, na Polsce chyba 40 parę województw 49. chyba było. I w województwie skierniewickim. Ja byłem jednym z najsilniejszych tych chłopaków, bo wiedzieli, bo jeździłem na wyciskanie sztangi leżąc. I wiedzieli, że jest taki jeden Pudzianowski w Białej Rawskiej, no i można do niego zadzwonić. A browary Warka organizowały takie festyny na zasadzie strongmana. No i pytam się, a co to jest, kiedy do mnie zadzwoni, czy bym nie chciał wystartować w takich zawodach strongman? Zapytam się, a co to jest? Mówi, nie oglądają się Eurosportu? Ja mówię, na tamte czasy, no nie, no bo już na całą ulicę, jak była jedna antena satelitarna, to już było się na tamten czas 2,5 gościa. Jeszcze wieszało się na balkonie. Tak jest, antena żeby każdy widział, żeby nie? Wszyscy sąsiedzi widzieli. No i kiedyś gdzieś tak oglądałem to na Eurosporcie. Pamiętam tych zawodników Ahola, gdzieś to w Arabii Saudyjskiej było, jak podnosili kloce duże, na takiej sztandze kwadratowe klocki były przyczepione, przezroczyste ze złotem. I tych zawodników pamiętam. Gdzieś takie przebłyski mam w Manfreda Heberta, on taki po prostu, on wyglądał jak kulturysta i dźwigał te ciężary i tak sobie po prostu, no fajnie byłoby kiedyś sobie tak wystartować. No takie, nawet nie pomyślałbym w tamtym okresie, że ja mogę tam wystartować. No i tak ta przygoda zaczęła się w 99, 98. Zaprosili mnie na takie zawody. No pierwszy dzień pojechałem, nie wiedziałem, o co chodzi. Na 20 paru zawodników z tego województwa skierniewickiego byłem drugi. Na drugi dzień znowu pojechałem. Pierwszy dzień to wystartowałem w Płocku, w województwie płockim.
No to byłem drugi. Na taki odpust. Odpust startowało tam z województwa płockiego, pozbierali tych wszystkich chłopaków. Było nas tam 20 paru, byłem drugi. No to już na takiego małolata, 21 lat, nie było źle. Drugi dzień w Skierniewicach, no drugi, gdzie już byłem też. No i później zorientowałem się, o co w tym wszystkim chodzi, bo ja łapałem takie beczki po 70 kg, ponosiłem po jednej po schodach, a niektórzy po dwie. Nie wiedziałem, że można nosić, ale jak już potem załapałem, o co w tym chodzi, no to jak już zacząłem wygrywać wtedy od 3 maja, no to od tamtej pory chyba praktycznie na 200 parę startów, tylko raz chyba drugi byłem i potem już cały czas pierwszy. No rzadko kiedy zdarzyło się, żebym był w Polsce drugi. Poniżej drugiego miejsca w Polsce nigdy nie spadłem. Ja mówię, wielki szacunek za to, że był pan silny, że pan tak skuteczny i tak walczył. I potem przejście do trochę zupełnie innej historii. Ja mówię tutaj o MMA. Co pana właśnie skłoniło? Kto pana na to namówił? Czy to jest przedłużenie sportowej kariery, czy jest chęć spróbowania się? Nie, to było 2009 rok. Tak naprawdę wygrałem mistrzostwo. Jakąś tam kontuzję lekką miałem. Wygrałem mistrzostwo Polski, Puchar Świata, mistrzostwo Europy i przygotowywałem się do mistrzostw świata. Siedzieliśmy sobie w Mariocie, jak wtedy dobrze pamiętam, redaktor chyba z kulturystyki i fitness siedział i jego fotoreporter. I mówi, Mariusz, chodź zrobimy, pojedziemy na jakąś salę treningową, zrobimy dla Beki zdjęcie, że ty trenujesz MMA. Wtedy to było KSW, chyba w Polsce były tylko dwie firmy, federacje, które organizowały takie sztuki walki. Jedna była w Płocku, już dobrze nie pamiętam, jak ta firma się nazywała. Oni organizowali K1 i KSW. KSW to była federacja, która organizowała się w tym Mariocie, w Czempionie, no w restauracji, tam przychodziło po 200 parę osób w tym ringu, no bo na tamten czas dobrze pamiętam. I mówię, dobrze, chodź Mariusz, zrobimy zdjęcie, założysz rękawice, że trenujesz MMA. No niewiele, myśląc, stałem od tego do stolika, pojechaliśmy chyba na Tarchomin, rozebrałem się, wielkie chłopisko, 140 parę kilo, spodenki zdjęliśmy chyba z wystawy nawet od Muay Thai, założyłem rękawice, Pudzian trenuje MMA. No i tak rzuciliśmy hasło, poleciało to w teren, do Super Ekspresu gdzieś tam poszło, do różnych mediów, że Pudzian trenuje MMA. Aha. No jak Pudzian trenuje MMA, no to rozdzwoniły się telefony, czy nie chciałbym się sprawdzić. Ja mówię, nie mam co robić, bo jestem za 2-3 miesiące, mam mistrzostwa świata, ja będę latał po klatkach. Mówię, no tam mnie jeszcze, czy, wtedy to jeszcze klatki nie było, wtedy to był ring. Ring, tak, klasyczny. Tak, klasyczny ring. Mówię, nie mam co robić, tylko będę latał jeszcze po ringach, potrzebne mi to jest. Wiedziałem, że ja się do tego akurat na tamten czas nie nadawałem, no bo chłopisko 140 parę kilo. Świadomy tego byłem, żeby wytrzymać 2 razy 5 minut plus 3 dogrywkę, to ograniczyło z cudem. No bo ja tu potężną... nie ma mowy o szybkości przy takich warunkach, co? Ja miałem potężną siłę, ale maksymalnie na 2 minuty. Ja mogłem przenosić 500 kilo, 600, ale 2 minuty max. To jest jak ciężarówka. Potężny, wielki ciężar, chwilowy. Ale gdzie tutaj... Nie będziesz się ścigał w Porsche, nie? Nie będę ścigał się, no to ciężarówka, samochód, wywrotka, która 40 ton ma na sobie, nie będzie się ścigała nigdy z samochodem terenowym przykładowym, jakimś Jeepem, czy nawet jakimś Porsche, no. No i tak rzuciliśmy hasło. No i rozdzwonili się jedni, drudzy. No to do menadżerki mówię tak, przecież ja nie będę się bić, czy ty oszalałaś? Po prostu tak dla beki. No. Wtedy za Mistrzostwa Świata 60-70 tysięcy dolarów dostawałem za wygranie Mistrzostwa Świata w ponoszeniu ciężarów. Więc mówię tak, żeby po prostu zbyć to, no bo to dla beki było zrobione takie zdjęcie. Mówię, no co tu zrobić, żeby wystraszyć ich po prostu od niechcenia. Tak, no ja tak. Się mówię, no ty poważna jesteś, no przecież ja się nie będę bił. No, no co ty, na głowę upadłaś? No i mówię, dobrze, powiedz, że chcę 3-4 razy tyle, co za Mistrzostwa Świata. Tak, żeby na odczepnego. Tak, na odczepnego po prostu. No to na tamte czasy, no to no prosty rachunek. No 7 razy 4, no to wiadomo, jaki to rachunek był. No i mówię, rzuć takie hasło. No to Płocko od razu, tamta firma, która organizowała K1, odstrzelona została, bo wiadomo, zbyt duże pieniądze. A przy KSW Polsat był. Polsat 2 chyba wtedy to było i mówię, a co to jest? No mówię, no nie oglądałeś nigdy? Ja mówię, no nie. No to zaprosili mnie 5 maja chyba, 5-9 maja na Torwar. Było tam chyba z 500 osób, usiadłem sobie, popatrzyłem się i mówię tak, no biorą, przytulają mi się tam wielce hola. Posiedziałem z godzinkę, półtorej, dziękuję, wyszedłem. No i rzuciliśmy im tą sumę XY, no i włodarze mówią, dajcie nam miesiąc, pomyślimy.
No to mówię, dobrze, już spokój jest. No na pewno się nie zgodzą. No gdzie takie pieniądze znajdą? No, tak. Na tamte czasy to były bardzo duże pieniądze. Mhm. I śmieję się do dnia dzisiejszego z tego i z włodarzami się śmieję, że mówię, nie wiem, co ty robiłeś. No i przychodzą po miesiącu, no dobrze, poszli do Polsatu, nie wiem do kogo, te pieniążki znaleźli. Znaleźli sponsorów pewnie. Znaleźli sponsorów na to, no bo na tamten czas akurat zawody Strongmana, oglądalność w TVN-ie 3-4 miliony była, a mistrzostwo się to na tamte czasy bardzo duża oglądalność była. Na normalnych zawodach, w tych miastach, gdzie to było organizowane rocznie, było około 12-13 imprez takich plenerowych, telewizyjnych, no to zazwyczaj na każdych zawodach około 10 tysięcy osób było. Co prawda niewielkie ceny biletów były, bo tam 10-15 zł były wejściówki symboliczne, no i tyle ludzi przychodziło. No i no, KSW wróciło do mnie, mówię, no dobrze, damy. No to mamy orzech do zgryzienia. Mówię, to przedstawcie nam proformę umowy. No tak. Przedstawili jakąś tam umowę. Mówię, ta umowa jest nie do zaakceptowania. Tego nie mogę, tego nie mogę. Mówię, jak ja tego nie mogę? Wszystko. Albo mogę wszystko, albo nic. No to mówię do menadżerki, kreśl tą umowę. Albo będzie tak, jak ja chcę, no to mówię, to na pewno się już nie zgodzą. No i poszło. 95% umowy pokreślone, to się nie zgodzą. No to mówią, damy umowę do naszego prawnika. No odsyłają, odsyłają. Mówię, nic masz się nie zgodzić, bo ja nie chcę się bić. No i tak było. No potem wreszcie minął miesiąc, półtora, zgodzili się. No dobrze, no to fajnie, wszystko pojechałem na te mistrzostwa. Słowo się rzekło. Słowo się rzekło, no to już niech będzie. No dobrze, tak podchodziłem do tego z takim dużym dystansem, zapasem. Troszeczkę sobie potrenowałem, mówię, przyda mi się. Poszedłem na pierwszy trening, chyba to było koniec maja 2009 rok. Rozgrzewkę na zapasach zrobiłem, a ja ledwo sapę. Ja mówię, dobrze, no po tej rozgrzewce 20-minutowej zadyszki już dostałem. Mówię, to już jest koniec treningu. Nie, to dopiero rozgrzewka. Mówię, fajnie jest. No i tak sobie w międzyczasie troszeczkę trenowałem, mocno trenowałem do Mistrza Świata. Raz czy dwa razy w tygodniu wyskoczyłem sobie na zapasy, na to MMA i jakoś to, bo wróciłem z Mistrza Świata, koniec września, no i zacząłem się przygotowywać. Potrenowałem półtora miesiąca, ale to było po prostu przejście przez mękę. Ojej. I dopiero kiedy jechałem na ten Torwar, podjeżdżam pod Torwar, a tam patrzę, około 5-6 tysięcy osób stoi przed tą halą na Torwarze i mówię, ja się będę bił. Co ja się... No co, ja się wpasowałem. I dopiero kiedy idąc do tego ringu, no niby wiedziałem, co mam robić. Tu mnie wpychają, mówię, ale co ja mam robić? A zostały jakieś doświadczenia z pracy na bramkach? No musiał się pan tam paroma trzepać. Nie, no oczywiście, obuzowałem takim aniołkiem, to ja nie byłem, jakieś to doświadczenie. Dzisiaj jest pan aniołkiem. O tym już nie mówimy, wiadomo, że akurat tam, no ale to... A coś zostały takie wspomnienia? To jest, tak ja zawsze łobuziakiem byłem od najmłodszych lat, już nie ma czym tutaj się chwalić, mając już 16 lat, no to już pierwsze sprawy zapobicia były, więc o Jezu. Nie ma co tutaj to szybko. Chwalić, nie ma akurat tutaj... No dobra, ale ten instynkt walki takiego nawet chuligańska, no musi być. No to nie, klatce, to, nie, to było od najmłodszych lat. Jak tylko sięgam pamięcią do szkoły podstawowej, jak poszedłem w pierwszy dzień, to było chyba 1, 2, 3 września, to od razu z trzecioklasistą szarpaczka od razu była. Matka tak raz na dwa miesiące nie chodziła do szkoły, to święto było. Więc matka musiała trzymać krótko, no bo inaczej to chyba było. Może dlatego papa, ojciec pański rzucił pana na ciężary, żeby troszeczkę tę energię skumulować na zajęciach. Powiedzieć, bo zawsze wśród rówieśników byłem jednym z większych chłopaków. Nie byłem jakiś gruby, ale taki dosyć masywny. Byłem jednym z większych, jednym z silniejszych. Zawsze w piątej klasie szkoły podstawowej pamiętam zawsze sprawdzian był taki siłowy, podciąganie na drążku, robienie brzuszków, 60 metrów, bieg na 800 czy coś. Zawsze byłem jednym z najlepszych w tym sporcie i szkołę reprezentowałem zawsze w tych dyscyplinach sportowych, czy pchnięcie kulą, czy biegi przełajowe. Później mając 15 lat w szkole średniej, przez 4 lata, jak w liceum byłem, miałem mistrzostwo szkoły w sporcie, czyli 1 czerwca zawsze na Dzień Dziecka robili, czyli bieg przełajowy, 800, 1000, 60, pchnięcie kulą i zawsze w to wszystko wśród tych chłopaków wygrywałem. Okay. Więc już jakieś te zajawki do tego sportu, do takiej rywalizacji były. No tak, no ale i tak potem... cały czas ten sport u mnie, więc był od najmłodszych lat, jak tylko sięgam pamięcią, to ja dniami i nocami siedziałem na salach treningowych. No z siłowni, no to siłowni, no z mojej sali treningowej prywatnej w piwnicy, to mama tu musiała mnie pasem wyganiać de facto, bo potrafiłem siedzieć po 5-6 godzin i dźwigać kosztem, te ciężary. Kosztem nauki i kosztem szkoły pewnie. No to oczywiście to było. Matka wreszcie mu w pewnym momencie powiedziała, albo się weźmie za naukę, albo nie będzie siłowni. Więc trzeba było jakoś to wszystko pogodzić. Nigdy nie zostałem w klasie, że dwa razy musiałem powtarzać. Prymusem nie byłem, ale dosyć dobrze sobie radziłem. Bo potem już 7-8 klasa, kiedy chciałem się dostać do liceum, no to już średnia 4 była z malutkim hakiem. 1 klasa, 2 też średnia 4 była, ale potem już
jak już praktycznie 18, 17 lat weszło na grzbiet, no to już nie mówię, ile było pał w trzeciej klasie. No, no. Tak zwane pokusy życia. A, oczywiście, że pokusy życia były. Już potem człowiek oglądał się za spódniczkami troszeczkę, jak to młody chłopak. Ale jak pan powie, już... rzeczywiście trzeba było się... nie wiem, pilnować przed alkoholem, przed tytoniem, tak intensywnie? Powiem w ten sposób. Pierwszy raz alkoholu się napiłem w swoim życiu, mając 19 lat. Pierwszy raz spróbowałem nawet. Dla mnie, jeżeli ktokolwiek szampana, piwo, cokolwiek mi przynosi, mówiłem nie. Pierwszy raz napiłem się alkoholu, mając prawie 19 lat. Spróbowałem, jak smakuje alkohol. Ale nie, bo nie smakowało, czy to była kwestia ciekawości. Odpowiedzialności, ciekawości? Ciekawości, dlatego że już wtedy trenowałem i zawsze, znaczy może nigdy tego nie sprawdziłem, ale zesłyszenie, że jak sobie popijesz, to powiedzmy 2 tygodnie treningu w plecy, jest coś w tym stylu i nigdy tego nie próbowałem. Był jakiś ten cel. Czyli bał się pan, że to źle wpłynie na treningi? Być może tak. I tak naprawdę do 27 lat to styczność z alkoholem to praktycznie policzyłbym na palcach u jednej ręki. Mając 28-29 lat trochę poluzowało się to wszystko, a bynajmniej nauczyli mnie tego Ukraińcy, Rosjanie, Litwini. Będąc na mistrzostwach świata, eliminację przeszedłem i no to już tacy doświadczeni ludzie, którzy byli na olimpiadzie, też no to mówi Mariusz, dobra, no wtedy już parę razy mistrzostwo świata miałem, no to powiedzieli mi Rosjanie, Ukraińcy, dobrze, zrobiliśmy eliminację, to teraz malutki resecik. No to tak. Już postawił, no to mówią to tak. Po secie wtedy wyjęli dużą flaszkę. Mówię tak, dobra, po półtorej sety sobie robimy. Zapijemy, żeby troszeczkę zluzować. I rzeczywiście wtedy faktycznie to pomagało, dlatego że 3 dni wolne były między eliminacjami a finałem i wtedy rekordy świata biłem. I mogę dzisiaj z pełną świadomością powiedzieć, że wszystko jest dla ludzi z umiarem. Musi być, jest czas na sport, jest czas na kieliszek tego koniaku, tylko wszystko z umiarem. I nawet w takich przygotowaniach, jak teraz są bardzo ciężkie, czasami sobota przychodzi, koniec tego tygodnia. Właśnie. Jeżeli wypijesz tą setkę czy półtorej koniaku takiego na wyluzowanie, żeby to wszystko rozluźniło, chyba powiem, że bardziej to polepszy niż pogorszy. Ale wszystko musi być z umiarem w odpowiednim momencie. I sporo pan może wypić? Były takie próby? Nie wiem, nawet nie próbował, nie przekraczał nigdy pan. Nawet na dzień dzisiejszy nigdy w swoim życiu nie próbowałem, ile mogę wypić. Nie wiem. Wiem, że no, któregoś razu usiadłem sobie z ojcem, powiedzmy tak jak na głowę flaszkę wypiłem, potem sobie wziąłem, poszedłem normalnie, spokojnie do domu, więc nie było to nie wiadomo jak. Nie wiem, nigdy nie sprawdzałem, bynajmniej nie jest to dziedzina, dyscyplina, w której chciałbym się sprawdzić. Absolutnie. Zbyt wiele w tym kraju ludzi się w to bawi. Nie, walka ze szpilką, panie Mariuszu, jak przygotowania, jak się czujemy? No co, praktycznie jutro będzie ta cała walka ze szpilką. No cóż, no można powiedzieć, że teraz już z treningów troszeczkę zluzowaliśmy. Dzisiaj już dzień ostatnie wolny. Dni jak wyglądają? Ostatnie dni pół godzinki, tylko treningi takie 15-20 minut rozgrzeweczki, 15 minut przepompowania, szybkościówka, taka teraz już jest wyświeżanie. Teraz tym razem troszeczkę wcześniej zaczęliśmy, bo jednak już troszeczkę, mimo to, że nie mam kontuzji, nic mnie nie boli, jednak metryka już troszeczkę zaczyna robić swoje. W głowie jest tak cały czas, wydaje się, że ma się 20 par lat, a tu jest jednak już 46 skończone, więc już troszeczkę ta regeneracja jest wolniejsza. Wydawało mi się, że nie do zajechania. Nie, jest, już odczuwa się tą wolniejszą regenerację, więc troszeczkę trzeba było wcześniej wyhamować. A tutaj to doświadczenie, to jest spokój, to jest pewność siebie, to jest brak takiego rzucania się z szablu na czołgi, spokojnie. A tutaj to jest właśnie, to jest akurat mental, to, co ja mam teraz, to właśnie. Artur na przykład też tego nie ma, bo jeszcze jakieś doświadczenie swoje mam. Ktoś, kto dopiero zaczyna, to jest po prostu myśli, że wszystko może zrobić, tak, no to doświadczenie mam, troszeczkę spokoju mam, wiem, co muszę zrobić, wiem, żeby się nie porywać czasami z szabelką na czołgi też, więc to jest, no to jest właśnie to, czego się po prostu nie kupi. A jak pan ocenia swoją walkę z Kalidowem? Swoje przygotowanie właściwie do niej, mentalne i fizyczne? Fizycznie byłem bardzo dobrze przygotowany, ale coś nie zagrało. Troszeczkę ambicja... Bał się pan go? Może nie to, że nie bałem się, tylko ambicja po prostu zabiła mnie. W pewnym momencie za bardzo chciałem. Respekt trzeba mieć do niego. To jest bojownik niesamowity. To jest to chłop, który z mlekiem matki wypił walkę. Od najmłodszych lat cały czas trenowanie. Ja potocznie mówię, że z mlekiem matki wypiłem ciężary, bo jak tylko sięgam pamięcią, jak tylko otwieram oczy, dźwigałem te ciężary. Gdzieś tam dlatego dźwigałem ciężary, że one po prostu leżały w domu. Mamet jest takim zwierzęciem ringowym. No, bez urazy.
oczywiście wiadomo, o co chodzi. Takim człowiekiem, który całą swoim instynktem, całą swoją osobowością no jest bojownikiem. Chyba to... Zgadza się, on od najmłodszych lat, jak tylko sięga pamięcią, cały czas jak nie zapasy, to całe życie to robi. A ja najmłodsze lata spędziłem na siłowniach i zacząłem w wieku 33 lat dopiero MMA uczyć się wszystkiego. Uczyć się chodzenia. Chrystusowym. Zacząłem się uczyć tego wszystkiego. Chodzenia w tym ringu, technik. Niektórych technik do dnia dzisiejszego nie mogę wykonać też, bo mam ograniczenia fizyczne. A na początku, kiedy ważyłem 140 parę kilo, czasami założenie, uderzenie, wyprowadzenie ciosu ograniczyło z cudem. Ktoś mówi, jak ty tego nie możesz zrobić? No nie mogę tego zrobić. Po prostu trzeba było ten cały samochód, wielką ciężarówkę rozłożyć na składniki pierwsze i od nowa ją odbudowywać, żeby zaczęła poruszać się w tym ringu. Bo w boksie, czy w MMA, szybkość, reakcja, prawda, rzeczywiście trudno. I fizyka, to nam po prostu ten przerost tych wszystkich mięśni, to po prostu graniczyło z cudem. Jak ja mam to zrobić? Wtedy po prostu to wszystko bym zrobił, żeby tę siłę, tą budowę zgubić. A tego nie szło zgubić. Po prostu, żeby zgubić tą fizykę całą, trzeba było pracować latami. 8 lat potrzebowałem, 8-9 lat potrzebowałem, żeby zrobić 3 razy 5 minut. Ale widzę, że notowania są na pańską korzyść przed walką ze Szpilką. To jest tylko, powiedzmy, na papierze. To jest człowiek i wszystko zdarzyć się może. A waga ciężka, jak ja to zawsze powiem, jest nieprzewidywalna. Chwila nieuwagi. Mhm. I może być nokaut. No, to jest zawodnik wagi ciężkiej, ma doświadczenie też, potrafi uderzyć gdzieś, coś, wszystko. Wiadomo, że na papierze doświadczenie mam większe, ale chwila nieuwagi i mogę być znokautowany. I w drugą stronę jest to samo, ja to brutalnie mówię. Ja jak już przyłożę, to transformator wywali. On jak przyłoży, może światło zgasnąć. Więc oj tak, już... jest ta różnica. No jest, no przydzwonić w MMA jest zupełnie inny boks. A przez ostatnie 2 tygodnie sporo pan oglądał jego walk? Walki bokserskie nie mają się tutaj nic, gdyby on się ustawił... walk w MMA oczywiście. To, co stoczył w MMA, to raptem są tam dwie walki. Jedną miał freak fightową, drugą stoczył walkę z Radczenko, więc to nie jest też zawodnik MMA. On też tam potrenował raptem 3-4 miesiące, więc tutaj za dużego rozeznania nie ma. Więc ja po prostu sięgam swoje walki, co muszę poprawić, co muszę zrobić, żeby po prostu błędu nie popełnić. No tak, i nie chce pan być w pozycji faworyta przed tą walką. Nie stawiam się w pozycji faworyta, po prostu chcę wejść, dobrą robotę zrobić i to mi wystarczy. No to jest akurat kursy bukmacherskie, różne inne rozmowy ludzi, nie zwracam na to uwagi. To kiedy wejdziesz do klatki, wszystko zdarzyć się może i tam trzeba być naprawdę ostrożny i nikogo nie lekceważyć. Czasami nawet z tym słabszym zawodnikiem gorzej bić się jak z doświadczonym, bo widzę, bo ten zawodnika już go widzę, jak on robił. Bo pan 15 lat w MMA, a on ja jestem 14 lat 14. w MMA, a on jest rok. I raptem właśnie jedną walkę miał, takiego doświadczenia nie ma. I nie wiem, na co go stać. A może z czegoś wystrzelić, z czego po prostu nigdy nie robił. No i może być ząg. Musi pan go tutaj antycypować, przewidzieć, jak będzie walczył. No, jest pomysł na walkę? No to jest pomysł oczywiście, że na walkę jakiś tam jest. Mam kilka, powiedzmy, scenariuszy, jak nie taki, to taki. No i trzeba być naprawdę bardzo ostrożny i uważać, co się robi. Ktoś powie, a ta walka nie potrwa minutę, dwie, jednej rundy nie potrwa. Nie, 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 nie. Może być pełen dystans. Trzeba być bardzo ostrożnym. Nie boi się pan losu innych bokserów, innych ludzi z MMA, którzy po wielu latach swojej kariery potem no, mieli problemy. No, te kilka ciosów zrobiło na ich wrażenia. Jak na razie, na szczęście, zdaje się, pana przypadku nie ma mowy o tym. Akurat takim. Może nie wiem, że los tak potoczył się, że jeszcze nie zostałem znokautowany. No właśnie, oby tak było. I oby tak było do samego końca. Staram się tak robić, żeby nie być znokautowanym. Niektórzy się śmieją, że ktoś powie, że się boję ciosów czy czegoś. Niech będzie tak, że się boję ciosów. Ja chcę skończyć tą karierę sportową w jakimś stopniu i normalnie dalej żyć. Sport jest to tylko jakiś epizod w życiu. Za rok, dwa skończę z tym sportem i normalne życie się zaczyna. No tak, jak pańska, prowadzi pan i tak wszystko. Zaczyna się o 5:00, panie Mariusz, kończy się o 22:00. To nie tylko sport, tam jest wiele innych tak, rzeczy. Tak, oczywiście, no. Tak jak mówię, że sport jest to jakiś epizod w życiu, jakiś tam ułamek tego wszystkiego, co robię. Oczywiście, kiedy skończę ze sportem, może będę trenował młodszych, może tą wiedzę przekażę młodszym. Nie wiem, nie zastanawiam, nie skupiam się na tym, co będę robił. Hamowanie piętą, jak to pan powiedział kiedyś, powolutku? Już jest troszeczkę hamowanie tego wszystkiego, dlatego że świadomy jestem swojego ciała, świadomy jestem biologii, świadomy swojego wieku, że no pewnych rzeczy nie przeskoczysz i nie żyjemy wiecznie.
Ma się 20 lat, każdy wiek ma swoje prawa. Masz 20 lat, też ma swoje prawa, 30, 40. No i rozmawiam z różnymi zawodnikami, mądrzejszymi ode mnie, starszymi. Przychodzi pewien wiek i trzeba sobie po prostu powiedzieć dość, stop, zostawić to już młodszym. Niech oni biją się, a ja mogę sobie po prostu pracować przy tym wszystkim, ale z innej strony już. No bo pan sobie tej mety nie wyznaczył jeszcze. Nie, ja sobie nie wyznaczyłem tej mety. Być może, może tak być, że będzie to moja ta ostatnia, a może jeszcze zrobię dwie, a może zrobię trzy, a może jeszcze prócz tej zrobię jedną. Nie wiem. Jak już uznam, już tak słucham ciała wszystkiego i ciała i głowy wszystkiego, jak już uznam, że mi się coraz gorzej trenuje, ciężej mi się jest przygotować, powiem po prostu pas, dziękuję, zostawiam to. Na razie to pana bawi, oczywiście jest to pasja, jest to zawód, jest to sposób na życie, ale w pewnym momencie może przyjść taki telefon. Tak, może przyjść po prostu coś takiego, że przyjdzie zmęczenie i ciężko będzie się po prostu odbić od tego wszystkiego i po prostu powiem dziękuję, wystarczy, dosyć mi. Ale jeszcze nie wiadomo kiedy. I na to pytanie nie znam nawet ja odpowiedzi. I tu już nie chodzi o pieniądze, bo już jestem na takim etapie, że mogę sobie pozwolić, dziękuję, wystarczy mi. Tylko po prostu połechtanie własnego ego takiego, że jeszcze może jedną zrobię i to już dużo, na pewno dużo tego nie będzie. Ale popularność też tu ma swoje chyba znaczenie. Dobrze być człowiekiem znanym, szanowanym i tak jak powiedziałem na początku rozmowy, człowiekiem, dla którego Pudzianowski kojarzy się z najsilniejszym człowiekiem w Polsce, jest to wiadomo, siła. To jest coś, co każdy praktycznie chciałby mieć, oczywiście wykorzystywać w dobrej wierze, ale kiedy nagle to przestaną mówić o Pudzianowskim, będzie się pan czuł troszeczkę gorzej. Już tego mi nikt nigdy nie zabierze. To, co zrobiłem przez 12 lat w podnoszeniu ciężarów i w tym okresie, kiedy ja byłem, startowało nas, przyjeżdżało na mistrzostwa 50-70 chłopów, najsilniejszych, największych, jakich ziemia nosiła. Przez 4-5 dni z tej 70-80 chłopów przechodziły eliminacje. Zrobili organizatorzy 10 konkurencji, przykładowe, eliminacyjne, noszenie kamienia. Kto najdalej z tych 70 chłopów zaniesie ten 200-kilowy kamień najdalej? Kto załaduje przykładowo, nie wiem, 10 elementów dużych po 150 kg na platformę? Kto przeciągnie ciężarówkę dużą najszybciej? Potem jeszcze najróżniejsze konkurencje, jakie tylko mogły być, i z tych 70 chłopów zostawało nas 10. 3 dni, 4 dni wolnego było i z tych 10 zostawał jeden. I później znowu mamy 7-8 konkurencji, przykładowo noszenie kamienia, przepychanie samochodu, przykładowo nalewanie wody różnymi pojemnikami, no najróżniejsze cuda, rzucanie głazami, przenoszenie czegokolwiek, czy przerzucanie samochodów i z tych 10 zostawał jeden. I przez 10 lat zawsze stawałem na podium. 5 razy pierwszy, par razy drugi, trzeci stawałem na podium i życzę każdemu, żeby stanął chociaż raz i poczuł, co to znaczy, patrzysz na tych 70 wielkich mutantów. Pierwszy raz, jak pojechałem i zastanawiam się, ważyłem wtedy, miałem chyba 21-22 lata. Patrzę sobie, przyjechał taki malutki Polaczek, ważyłem dosłownie 122 kg. I patrzę, co ja tu robię? 2 metry, 150, 180, 2,5, po 200 kg chłopy wielkie, jeden mistrz olimpijski, drugi ciężarowiec, następny trójboista, futbolista, zapaśnik jakiś. I tak się zastanawiam, co ja tu robię. Czy ich pan pobił? Nie wiem. Talentem, charakterem, nie wiem, dynamiką? Przede wszystkim chyba swoim charakterem i upartością. Oni, niektórzy nie potrafili, to co zauważyłem, dzisiaj już to wiem, nie potrafili wytrzymać ciśnienia 2-tygodniowego. 5 dni, 4-5 dni eliminacji. Codziennie rozgrzewka, 2 konkurencje, rozgrzewka, 2 konkurencje. Ciśnienie nie trzymali. A ja po prostu spokojnie dźwigałem, dźwigałem. Taki długodystansowiec byłem. Byli zawodnicy mocniejsi ode mnie, ale na 1-2 dni i wygrywali ze mną, ale gdy przyszło dźwigać tydzień, oni siadali, a Mariusz dalej jechał, Mariusz dalej jechał. A pańska konsekwencja jest wręcz legendarna, jeśli chodzi o środowisko sportowe. Generalnie głównie sam, tylko sam. Oczywiście ma pan współpracowników, ale lubi swoich spraw dotyczących sportu i biznesu osobiście dopatrzeć.
Oczywiście, że jestem typem indywidualisty. Jeżeli chcesz być i ciężko mi się czasami, na przykład w MMA trenuję, bo wiem, że chciałbym dużo trenować, czasami pewne rzeczy robić, ale samemu nie jestem w stanie wykonać. Jeżeli ktoś jest indywidualistą, to liczy zawsze sam na siebie, a tutaj w tych sportach walki nie da się pewnych rzeczy zrobić. Podnoszenie ciężarów przez te 12 lat, kiedy zawodowo dźwigałem, ja trenowałem sam. Wszystkie mistrzostwa świata wytrenowałem u siebie. Ale bez trenera nie. Od czasu do czasu ojciec przychodził, ojciec tylko wiadomo. Zerknął, czy cokolwiek wykonuje. Trenera w Polsce do tego strongmana nie było, nie dlatego było. Że było to coś nowego. Bo to się rodziło. Bo to się rodziło. Ja musiałem się samemu nauczyć przez telewizję podnoszenia kul, przeciągania ciężarówki, biegania z tymi ciężarami. Wiele razy musiałem popełnić, dziesiątki razy błędy popełniałem, żeby to potem naprawić. Bo dzisiaj, wie tak pan, koło dobrego sportowca to jest cały sztab ludzi. Lekarzy, fizjologów. Nie miałem fizjologów, wszystkie 5 razy mistrzostwa świata zrobiłem samemu. W pomieszczonku 50-metrowym, 50 metrów kwadratowych miałem poustawiane. Na podwórku cały sprzęt sobie zrobiłem. To, co takie było, stacje, tak? Tak, stacje robiłem i ja to codziennie trenowałem sobie. Mniejsze ciężary, większe. I tak przez 12 lat. Wiosna, lato, jesień, zima. Robiłem, potrafiłem. Na nos? Na nos? Dzisiaj, wie pan... Tak, zgadza się. Było to na zasadzie metody prób i błędów. My, co to zrobić, żeby 200 kg kamień podnieść, no właśnie, i go przenieść jak najdalej? Widzę, że chłopaki brali ten kamień, zarzucali na ręce 40 metrów, 50 metrów, no i puchną. No to niewiele myślą, co to sobie zrobić. Pracowałem wtedy jako stróż gdzieś tam na jakiejś firmie. Worek 100 kg. Worek 100 kg napełniłem sobie piachem. Aha. I z nim latałem 200 metrów, 200 metrów i 200 metrów. I potrafiłem sobie tak latać po parę naście długości. I w pewnym momencie złapałem ten 2002 rok sztabkę 195 kg, to tak zwany głaz. Mhm. Patrzę, jeden niesie 50 metrów, 60, no rekord jest 70 metrów. Przeszedłem sobie 180 metrów i w pewnym momencie odłożyłem z powrotem na to samo miejsce, z którego wziąłem. Wystarczy tyle? A oni głowami kręcą. To jest niemożliwe. Zdublowane 3 razy. Niesamowite. A co wtedy, jak bolał po prostu krzyż? Nie pan do lekarza? Nic. Ja miałem nie taki zapas, że mnie nic wtedy nie bolało. Ja z uśmiechem na twarzy wygrywałem, odkładałem te ciężary, w którym miejscu chciałem. Parę razy nawet jest pokazane na tych mistrzostwach świata. Chłopaki podpowiadają, Mariusz, tu już jest koniec. Mówię, dobra, dojdę jeszcze wam do końca, odniosę to na miejsce, na postument, z którego wziąłem. No i to właśnie też na psychikę też dobrze działało przeciwników. Bo jak oni widzieli, że ja idę z taką lekkością... Jak na spacerze. Jak na spacerze, to oni już nawet nie próbowali rywalizować ze mną. Oni wiedzieli, bo fajnie to było, że kto był w danej konkurencji pierwszy, wychodził ostatni. No dobra, a jeśli zapytamy pana taką sprawę, nie liczy się sen. Dłużej pan leżał niż 5 minut, to tak spokojnie, z głową w chmurach i rozmarzony gdzieś na plaży? Dobre pytanie. Ciężko, no właśnie. Ciężko chyba. Na dzień dzisiejszy ta głowa cały czas jest skupiona jakimiś myślami. To mam do zrobienia. Czy ma pan dzień od 5 do 22 wypełniony? Od godziny 5:30 mam dzień zaplanowany do 21:00. Tu muszę pojechać, tu sprawdzić. Mimo to, że czasami pewnych rzeczy nie wykonuję, ale tu muszę pojechać, dyspozycję wydać, tu zobaczyć, tu zobaczyć, tu zobaczyć. Tu dopatrzeć. I to wszystko tak. Potem czas na trening, potem chwilkę odpoczynku, coś. U mnie czas wyliczony na dzień dzisiejszy, już od bardzo dawna jest tak na godziny wszystko. Rodzina cierpi? Tak, no, życie prywatne cierpi. Cierpi, to na pewno. Życie prywatne cierpi, coś za coś, nie ma nic za darmo. Aha. W tych czasach nie ma nic za darmo, nic nie dają. No na pewno życie prywatne troszeczkę ucierpiało, no ale kiedyś sobie usiądę i powiem, chyba było może i warto. Trzeba by zrobić rachunek dobry. Taki. No, kiedyś można będzie sobie rachunek zrobić, chociaż dzisiaj mogę powiedzieć, że mogę sobie już dzisiaj żyć, mając 46 lat, mogę sobie usiąść i z pełną świadomością przed lustrem powiedzieć, tak Mariusz, możesz sobie już spokojnie żyć. No dobrze, ale ma pan 20 lat, wróćmy do tych czasów. Zaczyna pan poważną imprezę, poważną karierę ciężarowca, później strongmana. Diety, jedzenie, jak to wszystko wyglądało? Instynktownie? Nie wiem. Mając te 21 lat, nie miałem żadnych diet. Ja nigdy nie miałem. Mając 22 lata, zacząłem współpracę z firmą Olimp. Mhm. No i ile suplementów potrzebowałem, no tak, tyle po prostu dostawałem. Nie miałem z tym problemu i od 20
prawie 2 lat do dnia dzisiejszego z nimi współpracuję. Tyle, ile była na początku, była to bardzo mała firma, gdzie pracowało tam raptem 10 osób, a dzisiaj to już jest, można powiedzieć, że firma farmaceutyczna, gdzie pracuje prawie 1000 osób. I dzięki Pudzianowskiemu można powiedzieć, trochę no, to zrobiła swoją każdy karierę. Swoje 5 groszy dołożył troszeczkę. Ja dołożyłem we wszystkim, powiedzmy, każdy. Firma nie składa się tylko z czegoś tam, tylko to poszczególne elementy. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Całość składa się ze szczegółów właśnie tych malutkich takich. Sporo jest przesady w tym, że pańskie codzienne wyżywienie jest 6000 kalorii. Nie, jest to troszeczkę przesada. Kiedyś może tak 5-6 tysięcy było. Tak, zgadza się, dlatego że ten wielki chłop potrzebował jednak tej energii. A dzisiaj znowu troszeczkę inaczej jest. Na przykład teraz, te ostatnie parę dni, to już nauczyłem swojego organizmu, że na przykład pieczywo muszę odstawić, tylko chleb razowy, dlatego że znowu chleb pszenny, wszystko wodę mi łapie. Wszystkie, powiedzmy, napoje typu kole takie, które tam czasami jest wyautowane wszystko, tylko soki, woda. Cukry? Takie... Też cukier, najzwyklejszy cukier zamieniłem miodem, bo czasami tak, że noc przychodzi i ssanie mam, więc z wodą sobie, chłodną wodę biorę, z tym miodem rozrobię, żeby tego cukru, ten organizm cukru potrzebuje też. Tak, tak, więc oczywiście. Zastąpiłem to troszeczkę inaczej, żeby po prostu ten organizm tej wody nie zatrzymywał, żeby troszeczkę tą wodę spuścić, bo wtedy organizm puchnie, więc naturalnymi, zwykłą pokrzywą, wystarczy ekstraktem z pokrzywy naturalnej, parę tabletek sobie weźmiesz, czy wypijesz normalnie syrop, czy herbatę z pokrzywy i wodę popuści ten organizm. Sól zminimalizowana jest też, sól jakaś jest taka, gdzie po prostu wody nie zatrzymuje. Idzie się tego wszystkiego nauczyć, tylko to właśnie chciałem powiedzieć, że pan się dokształcił w tym kierunku. Wystarczy, że metoda prób i błędów. Widzisz, że po prostu sobie pokrzywy troszeczkę weźmiesz, popuści wodę. Jeżeli widzisz, że na przykład... Pokrzywa cię napar z pokrzywy? Tak, najzwyklejszy. Najzwyklejsza pokrzywa, herbata z pokrzywy, wszystko sobie weźmiesz. Jeżeli widzisz, że słonego weźmiesz, ogórki kiszone, bardzo słone weźmiesz, wody dużo pijesz, tak. Więc troszeczkę dojdzieś tam, ona się zatrzymuje. No i widzisz, że puchnie człowiek, więc po co to brać? Trzeba po prostu na zasadzie metody prób i błędów i posłuchać troszeczkę tego organizmu, ale to dopiero nabiera się czegoś takiego po latach. Fajnie jest mówić, jak ma się 20 lat i co byś nie zjadł, to wszystko ten organizm przepuści, wszystko przerobi. A teraz znowu, kiedy potrzebuję inaczej, inny sport jest, no to zacząłem zwracać uwagę, co robię, dlaczego puchnę, dlaczego mniej wytrzymuję. No i widzę, że jeżeli za dużo wody w organizmie jest, mniej. Zamiast bić się 15 minut, schodzi mi 12. Na przykład? Na przykład zwykłe 3-4 kg wody. Tylko wody. Samej wody. Samej wody i już zupełnie inaczej organizm. Coś pan odstawił, jeśli chodzi o żywienie? Coś zabronione absolutnie? Z jedzenia może nie. Bardziej czyste jedzenie takie. Bardziej to takie fast... Nie, może fast foodowe Nie przetworzone, tak? Tak, bardziej normalne, czyste takie jedzenie typu czyste mięso, czy tam wołowina, czy warzywa, czy coś takiego. Więc bardziej takie już węglowodany. Teraz ostatni tydzień tak i tego sobie przez ostatni tydzień pilnuję. Ale sernika też pan nie odmówił. Teraz... W tym ostatnim tygodniu, teraz, jak dzień, na dzień przed już nie. Rozumiem. Na dzień przed już nie, ale oczywiście, jak tylko będzie niedziela, to... Do sernika co musi być? Zimne mleko. Oczywiście, że chłodne mleko musi być nie za zimne, ale takie chłodne, delikatnie schłodzone z lodóweczki i prodzisz jeszcze, powiem, takim albo takie, taka dobra brytwanna ciasta i nic więcej mi do szczęścia nie potrzeba. Takiego drożdżowego, czy... Może być drożdżowe, może być jakiś murzynek, coś i raj na podniebieniu. Raj na podniebieniu. Jestem ciekaw, czy po zakończeniu kariery pan sobie pofolguje i nagle zacznie jeść wszystko. No... Ja jem wszystko normalnie. Ja nie mam problemu z tym, żeby brzuch mi urósł. Ja nigdy nie miałem brzucha. Czy mniej, czy ja ważyłem 125 kg, czy 130, czy 140, nigdy brzucha nie miałem, nigdy. Właśnie te 15 kilo mniej, czy to stało się na skutek uprawiania sportu, to był świadomy zamysł, mógł już być lżejszy. Do MMA to wiadomo, jak 140 kilo wchodzę do klatki, no to rywal, który waży 100-110 kg, może objechać, prawda? Takiego. Może objechać i objedzie spokojnie. Objedzie spokojnie. Dla mnie najlepiej czuję się przy wadze tak 115-116 kg. Najlepiej jest to dla mnie taka optymalna waga, że mam siłę, wytrzymałość, wszystko. Dynamika. I jest i dynamika, i wszystko. Jak już ważę powyżej 120 kg, niby jest dobrze, ale czegoś trochę brakuje.
Moja normalna waga poza okresem takim startowym, gdzie to jest tak 122, 123, między 118 a 122 kg. Tak się waha normalnie moja waga w normalnym sezonie. No i muszę pana zapytać, gdzie pan się ubiera w tej sytuacji? Na dzień dzisiejszy nie mam problemu z ubraniami. Praktycznie jestem w stanie kupić. Nawet w sieci takiej. Już teraz tak, ale kiedyś to graniczyło z cudem, że wielkie nogi były, wszystko góra, więc garnitur, cokolwiek, żeby kupić, to graniczyło z cudem, a więc po prostu nawet nie było niemożliwe. A dzisiaj już można dostać. Znam parę firm, które będą się biły o to, żeby ubrać pana Pudzianowskiego, co? No być może, z tym akurat kłopotu nie ma. Jarosław, widzi pan siebie kiedyś jako trenera? Jak znajdzie pan jakiegoś chłopaka gdzieś na wsi, silnego, wysokiego, który sprawia wrażenie silnego na pierwszy rzut oka, ale jednocześnie daje gwarancję, że ma charakter. No powiedzmy w połowie To jest właśnie dobre pytanie. Ja to zawsze mówię. Byli ode mnie lepsi zawodnicy, ale mieli talent, ale byli leniwi troszeczkę. Gdyby do tego talentu dołożyć jeszcze tą pracowitość, systematyczność, byliby mistrzami nie do pobicia. Byli mistrzami chwilowo, jednorazowymi, dwurazowymi i brakowało im tej wytrwałości. A czasami zawodnik, który nie ma takiego talentu, a jest wytrwały, konsekwentny w tym wszystkim, jest na samiutkiej górze, latami siedzi. Mhm. Przede wszystkim trzeba, jeżeli masz talent, to potrzebna jeszcze jest ta pracowitość i konsekwencja. A czasami takim ludziom brakuje, a ci, którzy nie mają tego talentu i wiedzą, że nie mają, to muszą to nadrabiać konsekwencją, pracą systematyczną. Nie wiem, może ja tak mam, nie, tak, talentem do jakiegoś bicia może nie jestem, ale jak się uprę na coś, to po prostu dążę konsekwentnie, systematycznie. Nie zawsze słoneczko świeci. Parę razy oberwałem po głowie i być może teraz też oberwę. No, taki jest sport. Ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. Trzeba umieć wygrywać, ale trzeba i umieć też przegrywać. A z tych walk, która była najtrudniejsza? Każda jest trudna. Każda. Nie ma czegoś takiego, że bo ta pierwsza to była łatwa z punktu widzenia dzisiejszego, ta pierwsza to bo łatwa była. Nie. Na każdym pułapie, na każdym piętrze każda walka jest bardzo trudna. Nawet ta, którą wygrywa się te 20-30 sekund, okres przygotowawczy, wszystko, ta głowa, trzeba skupienie, wszystko, to jest to naprawdę bardzo trudne. Ktoś powie z pozycji fotela, tam wszedł sobie na 30 sekund. Nie, nie, nie. Wejdź ze mną na te 30 sekund i spróbuj to zrobić. I wtedy usiądziemy i porozmawiamy jak równy z równym. Jest to naprawdę nie lada wyczyn tam wejść, skupienie, konsekwencja, co mam zrobić. Nie mogę popełnić błędu. Nie mogę zrobić kroku w lewo, w prawo. Jest to wszystko zaplanowane, ułożone. Czyli walki schodzi na drugi plan, tak? Raczej szachy. Tak, oczywiście. Walka jest to pewnego rodzaju szachowanie, przewidywanie ruchu. To nie jest bójka taka. Nie. To na początku to takie coś jest chujla i dusza piekury. A może mi się uda tak, a może uda mi się tak. A później już im dalej w las, to trzeba troszeczkę to już szachować. Myśleć co, gdzie, jak przeciwnika rozpracować sobie trzeba. A co pan myśli o walkach frekowych? Co o tych walkach myślę? Powinno to być, skoro społeczeństwo tego chce i kibice tego chcą. To się podoba? I to się podoba. Oczywiście niech będzie, tylko bo to jest troszeczkę czasami żenujące, ta otoczka, która jest przed. No chcą się bić, niech się biją, ja nie mam nic przeciwko. Tylko to rzucanie tym mięsem tego wszystkiego. Wie pan na stylu, co? Jest pan za elegancki do takiej roboty. Ja mówię o tej takiej atmosferze przed walką, rzeczywiście, o pluwaniu się, w cudzysłowie, To już jest troszeczkę takie żenujące dla mnie to wszystko. Jeżeli społeczeństwo chce to oglądać i oni się tym żywią i podniecają, no to mamy odpowiedź, co to jest za społeczeństwo i kto to ogląda. Ojej. Normalny człowiek na poziomie to tylko chwilkę by raz to zobaczył i powiedział, ja dziękuję, ja nie chcę tego oglądać. Ja nie mam nic przeciwko tym frikowym walkom. No tak. Niech oni się biją, mają ochotę, mają siłę, są, wszystko. Niech wyjdą, biją się, niech sobie dadzą popysku. Chodzi o otoczenie wszystko, na boku. Tak, otoczka. Tylko ta po prostu ta cała otoczka. Ty taki, nie taki, ty łosiu, ja już to mówię tak bardzo delikatnie. Ty taki, nie taki, ty, no już nie chcę nawet przytaczać tych epitetów, to jest po prostu dla mnie żenujące. Ja panu powiem, za panem przemawia ta pozycja najsilniejszego Polaka i ten szacunek, który zdobył, to nie jest z mojej strony komplement, bo ja specjalnie się nigdy tym nie interesowałem, ale rzeczywiście nazwisko Pudzianowski to jest człowiek, który był silny, mocny
i dawał wielu kibicom, wielu Polakom satysfakcję z tego, że mamy takiego rodaka, no po prostu. Jest to miłe, ale oczywiście na to trzeba było sobie zapracować. To nie jest jeden rok. Ja na to pracuję już 26 lat. Nie widzi pan siebie w takiej, przepraszam za wyrażenie, na pieprzance przed walką, obrażaniem rywala i tak dalej, i tak dalej. Źle pan się musi być ze smakiem. Dlaczego ja mam kogoś obrażać? Ubliżać mu w taki sposób. Żyjemy w cywilizowanym świecie. Jeżeli zejdziemy do powierzchni takiej, powiedzmy, podłogi, no to takie zezwierzęcenie będzie. Jesteśmy ludźmi. To bez sensu. Próbujemy być ludźmi cywilizowanymi. Jeżeli zejdziemy do takiej płytkiej podłogi, gdzie jest tylko mięso cały czas rzucane, ja nawet zwracam uwagę, czasami pracownicy, ty taki, nie taki, niby w formie jakiejś tam, słyszę, że już ten żart jest taki niesmaczny. Ja mówię, możecie sobie mówić poza pracą do siebie, ty taki, nie taki, ale w pracy chcę, żeby ta komunikacja, jakiś ten szacunek miała. Był minimalny. Jakieś to minimum musi być, bo jeżeli spłycimy to takiego ze zwierzęcenia, to ja dziękuję, to ja nie chcę z takimi ludźmi mieć do czynienia. Jest pewien poziom i trzymajmy sobie ten poziom. Jeżeli będzie takie mięso rzucane i to jeszcze jest upubliczniane, kiedyś to po prostu za coś takiego to by po prostu zamknięty był w klatce lub po prostu wygnany gdzieś, a dzisiaj to jest pokazywane i wynoszone takie na taki pieresał. Ja nie mam nic przeciwko tym walkom, niech oni się biją, niech robią to wszystko, tylko to oglądają ci młodzi ludzie. No tak, jakieś biorą. No i potem taki mówi, im głupszy, im bardziej przysłowiową dupę pokazuje, to tym bardziej się to wszystkim podoba. Tak, a co w tym takiego ładnego jest? Nic. Ja nie chciałbym, żeby w moim otoczeniu cały czas gdzieś takie mięso było rzucane. To czasami ktoś do mnie napisze, no taki dzieciak napisze, ty taki, nie taki, nie? A ja mówię, kolego, nie rozpędziłeś się. Oj, przepraszam, bo ja chciałem, żeby pan odpisał. Ja mówię, no to... Chciał pana zaczepić. No tak, no chciałem je zaczepić i to jest takie kulturalne zaczepienie. I od razu robię, dziękuję, blokada. Czyli w żadnym wypadku Mariusz Podzianowski nie jest bad boyem. Nie, nie mam zamiaru bawić się w takie coś. Nawet tych walk frikowych nie oglądam. Oczywiście, że szanuję to wszystko, niech oni się biją, chcą wyżyć się, niech się biją, ale to, co jest po prostu przedpokazywane i po takie obrzucanie, nie, to jest troszeczkę dla mnie, no żenujące to jest, no ja tego nie akceptuję, nie toleruję. Frikowe walki, tak, toleruję wszystko, niech to wszystko będzie, oczywiście, no ale to, co się dzieje przed, no to słabe troszeczkę to jest. A proszę powiedzieć, czy wróci pan do polityki. Nigdy pan w niej nie był, ale były próby. Jestem apolityczny, polityka mnie nie interesuje. Ktoś powie, że to czy tamto. No, ale był pan chyba kandydatem na posła, prawda? Nie, ja nigdy nie byłem. Nie, tylko kiedyś jeszcze w 2005 roku, jak Andrzej Leper był. Wspierał pan. Tak. No i oczywiście i dalej powtórzę to samo. Ten chłop chciał coś zrobić. No ale tam jest demokracja, tam jest arytmetyka. Jeżeli jest powiedzmy 60, powiedzmy do 30, czy tam 60 do 40, no mimo to, że nie masz, mimo to, że masz rację, ale arytmetyka swoje mówi i nie masz racji. Mimo to, że to wiemy wszyscy, widzimy, że to jest czarne. Jak oni powiedzą, że to jest białe, to będzie białe. Czyli trochę leperują pana swoją postawą. Nie mam, nie zastanawiam się nad tym po prostu. No tak już po prostu musi być. No, jednostka świata nie uzdrowi. No wiem. No jednostka świata nie uzdrowi po prostu i za politykę się nie biorę. Nie jestem zainteresowany polityką w żadnej postaci. Mam z czego żyć. Ja chcę tylko spokój. Nic więcej mi do szczęścia dzisiaj już jest niepotrzebne. Chcę sobie spokojnie żyć, spokojnie pracować i to mi wystarczy. Ale wie pan, za kilka lat przyjdą do pana, powiedzą, Mariusz, chodź tu, zmienimy świat, Polskę. Nie zmienimy świata. Powiedzmy, jeżeli jest dalej tak, jak jest dalej, to, co się po prostu widzi w tej polityce, wszystko to, co jest, no to mamy 100 głosów, no 30 powiedzmy do 70, no ktoś ma więcej głosów, no tak, i tak. Mimo to, że masz rację, nie masz racji. To nie ma sensu, to raczej... Nie ma sensu, po prostu by po prostu mnie krew zalała, tak jak niektórych znam chłopaków, którzy są w tej polityce, wiedzą, tak, ja wiem, że mają rację. No i co z tego, jak nie mają racji? No tak, no... To... No i więc po prostu nawet tam nie próbuję rozmawiać, nie próbuję, nawet nie podejmuję jakiegokolwiek języka rozmowy dalej. Szanuję tych ludzi, że próbują coś zrobić, no ale no... Spokojnie. To jest... Spokojnie. Ja mam co robić do końca. No właśnie, a mordownie pan zmieni to swoją siłownię, którą tak ładnie nie, pan nazwał? Nie, oczywiście, że ja swoją siłownię już prywatną mam, Ale wracam do tych korzeni.
Nie, nie zastanawiam się akurat. U mnie w miasteczku jest, ja to mówię tak brutalnie na to, jest ci, co chcą trenować, są tam dobre warunki. Do trenowania są dobre warunki, ale nie do lansowania. Jak tam idziesz do, u mnie w miasteczku do trenowania, możesz potrenować, możesz coś zrobić. I prędko pan wyczuje, kto chce się lansować, kto chce uczciwie trenować? To od razu pójdziesz, pochodzisz, popatrzysz troszeczkę i to bardzo widać. No ja już jestem starym lisem, jak tylko po prostu jak idziesz na taką salę treningową, to zakładasz, nie patrzysz na ubranie, zakładasz tylko, żeby ta koszulka była czysta. Nieważne, czy ona jest wytarta, nie wytarta. Spodenki takie, czy nie takie. Grunt, żeby one czyste były i wchodzi na salę i przychodzi, pracuje. Ma do zrobienia półtorej godzinki, czy dwie. Pracuje, robi jedno, drugie, trzecie, czwarte. Dziękuję, prysznic bierze, wychodzi. Na drugi dzień jest i systematycznie przychodzi. Posiedzisz miesiąc i od razu widzisz, o co w tym wszystkim chodzi. Kto chce coś zrobić, a kto chce przyjść na pogadanie towarzyskie. No tak, jest to dla zdrowia, jest to rzecz, którą każdy powinien, może nie tyle powinien, ale nie jest to skomplikowana historia. Znaleźć się dzisiaj w Polsce w jakiejś siłowni i nad swoim zdrowiem popracować. Nad siłą, nad... Ogólnie bardzo dużo rozmawiam z ludźmi. Dlaczego widzę troszeczkę takich zapuszczonych ludzi i pytam się, dlaczego? No mówię, nic nie zrobisz. Przecież jest pewien etap w życiu, powiedzmy między, powiedzmy do 30, 35 lat, możesz nic nie robić. Bezkarnie. Jesteś bezkarny do 35, do 40, tak ja mówię, że jesteś bezkarny. Jest przełom wieku 20-40 lat, jesteś bezkarny, możesz nie robić nic. Ale po 40, czy to facet, czy to kobieta, powinna zacząć już coś robić. Bo metabolizm już, zwalnia. Już troszeczkę zwalnia, powinno być troszeczkę więcej ruchu, wszystkiego, no a ludziom się po prostu nie chce. Pytam się, czy, no ale co jesteś, mówię, jestem w stanie zrozumieć, jeżeli ktoś jest chory, jakąś tam chorobę ma, cokolwiek, to jestem w stanie zrozumieć. Pytam się, zdrowy jesteś, no tak. No dlaczego, no nic nie robisz? A to nie mam czasu, to nie mam tego. Nie, po prostu, no to ja mówię, przyznaj mi się. No mówi, no nie chce mi się. 80-90% mówi, nie chce mi się. Nie chce mi się. Brakuje nie ma takiego napędu, po prostu, nie? Takiego bata im brakuje. Mhm. Ja mówię, no dobrze, no dużo pracujesz, no wszystko jest dobrze. No i co potem? Masz tych pieniążków dużo, zdrowia nie masz. Ale to kwestia szkoły, rodziny, że nie... Kwestia przyzwyczajenia, ludzi. Kwestia mentalności, żeby ktoś po prostu wziął za rękę, zaszczepił. Taka osoba, która... Jak pański ojciec. No. Na przykład... Potrzeba takiego wziąć za kołnierz, choć idziemy razem. Te osoby właśnie potrzebują takiego, powiedzmy, bata, którego się po prostu weźmie, choć idziemy razem. I przez jakiś czas trzeba no, za rękę prowadzać takiego dorosłego faceta, taką dorosłą kobietę, prowadzić za rękę na trening, choć idziemy robić. I dopiero jak to poczuje, to potem samemu będzie już dalej płynęło. Ale właśnie te pierwsze 4-5 miesięcy... To właśnie trzeba, po prostu patrzeć na zegarek. Kiedy koniec, kiedy wyjdę do domu. Ale potem sama przyjemność, samo poczucie, zupełnie inaczej to wszystko jest. Tak samo jak ja na przykład stanę sobie rano, potruchtam, nie mówię o bieganiu. Taki truchcik, delikatnie, zupełnie inaczej organizm pracuje. Wszystko. Wokół domu gdzieś tam nie... Tak, mam swoją trasę, te 3-4 kilometry przetruchtam. Tu nie chodzi o jakieś tam szybkie bieganie. Rozruszanie, parę skłonów, ciężarki, kilogram, 2-3, nie więcej. 45 minut rozruszania i od razu zupełnie organizm inaczej pracuje. Lepiej się nadaje, smakuje, co? No, oczywiście, lepiej od razu o godzinie 7 rano już masz, powiedzmy, ty rozbudzony jesteś jako 12. Mhm. Niepotrzebne ci 10 kaw, żeby się obudzić. I gdzie pan rusza? Trening najpierw, czy doglądanie firmy? Zawsze jak tylko wstaję, od razu zakładam dres, schodzę na dół, piję jakieś tam, powiedzmy, no nie wiem, kofeinę sobie wypiję lub cokolwiek, czy kawę i od razu idę najpierw, jak już nie chce mi się, to najpierw marsz taki, potem kilometrze marsz, taki truchcik. Wszystko. Ale to jest zupełnie fantastyczne w świecie, wie pan, przepraszam, ekspresów i innych urządzeń, że pan lubi sypaną tak po turecku. Najzwyklejszą kawę biorę w ziarenkach. Młynek pan ma pod... Tak, oczywiście, że młynek sobie te 3 łyżki kawy sypę, pomielę, przesypę wszystko. Najzwyklejszą kawę i to jest najlepsza kawa zalana, talerzykiem przykrywam. Tak, ale dolewa pan później, żeby jeszcze... Nie. Biorę sobie 2 łyżki, sypę, wodą zaleję, talerzykiem przykryję, żeby powiedzmy te fustki całe spadły, bo jak nie spadną, to między zębami są, jeszcze mleka doleję. Czy wypiję cukier się. Jest, czy nie? Nie, cukier nie dolewam, starą gorzką wypiję i od razu, a wtedy gorzka też po prostu trzęsie, włosy dęba na plecach stają, budzisz się i idziesz, robisz dalej swoje. Ma pan problem w byle kawiarnie, restauracji w Polsce, bo wszystko to ekspresy wysokociśnieniowe, próżniowe. Tak, cuda, zgadza się. Włoskie. Ciężko w restauracji jakiejś spotkać. Mówię, najzwyklejszą, mówię, plujkę potocznie. No, zgadza się. Panie. Najzwyklejszą plujkę chcę. No ciężko czasami spotkać jest. I nie pomaga, nie przeszkadza kawa? Nie. Mi bynajmniej nie przeszkadza. Ma pan kontakt z
twoimi kolegami ze środowiska strongmanów, z ludźmi, którymi pan walczył? Wygląda, powiedzmy, wiek po strongmana? Oczywiście, że mam kontakt z zawodnikami, z byłymi mistrzami świata. Gdzieś tam teraz akurat żyjemy w erze social mediów. Czasami gdzieś tam kontaktujemy się, widzę, co oni robią. Też oczywiście mniej, więcej, ale trenują. Nawet mają niektórzy po 70 parę lat i też trenują. Do końca życia niektórzy trenują. Ale i oczywiście startują w konkursach dla oldboyów? Niektórzy po 40 już są, te tak zwani seniorzy już gdzieś tam po 40. Inaczej oni to nazywają, no już nie pamiętam, jak oni te zawody, Strongman Masters, oni po 40, jak już 40 rok życia ukończysz, to już możesz, oni startują też, są, więc startują niektórzy, może nie wyczynowo już, ale każdy z nich coś tam jeszcze robi. Słucham, nie wszyscy. Mniejsze już wyniki, no wiadomo. No ale oczywiście, że no wyniki nie będą takie, jak młodzi robią, ale to potem to już nie chodzi o to, co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Ten pik, gdzie się ma, powiedzmy, między 20 a 35 lat, jest to moim zdaniem, 20-35 lat to jest taki topu faceta. Mhm. I te 15 lat trzeba wykorzystać jak najbardziej. Nie tylko w sporcie, ale w różnych dziedzinach. Ale ogólnie w życiu. U faceta najlepszy wiek jest 20-35 lat. Potem już jest takie góra, różne. Dół, góra, dół, góra, dół. Jak to się potocznie mówi, długo stroi, krótko gra. No, to powiedział pan celnie. Potocznie się tak w formie żartu. Mariuszu, jest pan przesądny? Czy jestem przesądny? Chyba nie. Czego życzyć na jutro, na sobotę? Przede wszystkim braku kontuzji. O. Tylko przede wszystkim braku kontuzji. Nieważne, wygrasz, przegrasz. Oczywiście, że wchodzę zawsze z założeniem wygrania. Przede wszystkim tylko braku kontuzji. Dla mnie i dla przeciwnika. Nie dać się dobrze trafić. Tak? Oczywiście, żeby po prostu mogę wygrać, ale żeby przeciwnikowi też nie zrobić krzywdy, kontuzji jakiejś, żeby się nie nabawić. To jest życie. Trzeba po prostu żyć dalej. No, wiadomo, że czasami wygrywałem, czasami przegrywałem. Przede wszystkim tylko, żeby nie było kontuzji i nic więcej mi do szczęścia nie potrzeba. Tego napędu życiowego to panu nie brakuje. Tego mi nie brakuje. Niech Artur Szpilka uważa jutro, co? Musi uważać jutro, bo transformator może wywalić we wsi. We wsi. Mariusz Pudzianowski był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.